pielęgnacji, także mężczyzn muszę pożegnać, bo wiem, że dla nich raczej takie filmy nie są zbyt ciekawe, wolą vlogi, ale dziś postanowiłam, że nagram taki odcinek dla tych z Was, które interesują się pielęgnacją. Żeby już teraz nie przedłużać, zaczynamy! Na moim kanale jest już dużo filmów na temat pielęgnacji. Była pielęgnacja ciała, była pielęgnacja włosów, była pielęgnacja twarzy, ale postanowiłam też, że zrobię taki przekrój filmów na temat najlepsze maseczki, najlepsze kremy pod oczy, najlepsze olejki itd., itd. Dostaję od Was wciąż bardzo dużo pytań. Wiecie doskonale, że ja uwielbiam kosmetyki, uwielbiam je testować. Bardzo dużo przetestowałam nowości właśnie w 2020 roku i dlatego teraz zrobimy sobie takie review, takie podsumowanie tego, co przetestowałam, co się u mnie pojawiło i co absolutnie Wam polecam. Dostaję od Was bardzo dużo wiadomości na temat tego, że poświęcam bardzo dużo czasu na pielęgnację, a Wy tego czasu nie macie i po prostu Wam się nie chce. Na pewno maseczka to jest taki krok w pielęgnacji, na który trzeba zadedykować troszeczkę więcej czasu, nie że sobie nałożymy krem i lecimy do pracy. Na maseczkę trzeba poświęcić minimum 10 minut, tak powiedzmy średnio 10 minut. Bardzo często jest bardzo skoncentrowana i mamy taki efekt wow, taki efekt liftingu, taki efekt właśnie przed jakimś wielkim wyjściem, że od razu widzimy, że ta skóra jest taka nawilżona, pięknie napięta, rozświetlona, ten koloryt jest taki ujednolicony, dlatego warto poświęcić sobie te 10 minut powiedzmy na taki dodatkowy krok, powiedzmy raz w tygodniu. Namawiam Was, żeby nie był to dla Was taki obowiązek, tylko taka chwila dla Was, taka chwila totalnego relaksu, kiedy możecie położyć się na kanapie czy w łóżku, włączyć sobie w tle fajną muzykę, czy nawet w wannie. Ja bardzo często właśnie niektóre maseczki robię w wannie, przed spaniem, kiedy oglądam film i pozwolić, by właśnie ta skóra dostała taki zastrzyk energii, byśmy się odprężyli, byśmy zadedykowali chwilę czasu właśnie na tą pielęgnację. Ta skóra od razu stanie się naprawdę dużo lepiej nawilżona, spłycą nam się niektóre zmarszczki. Makijaż na naszej skórze też będzie później wyglądał o wiele, wiele lepiej. Moją pierwszą maseczką, którą chcę Wam pokazać, to jest maseczka z firmy Bielenda Professional. To jest moje już drugie opakowanie i tutaj widzicie, to jest takie opakowanie doładowywujące. Możecie kupić, ja właśnie pierwszą moją maseczkę dostałam od znajomej i ona była w takim opakowaniu plastikowym, które możemy sobie zamknąć i to było dużo wygodniejsze i tamta maseczka była z drobinkami złota. Genialnie rozświetlała skórę, genialnie ją nawilżała, naprawdę to było takie bardzo przyjemne. Minus może tych maseczek właśnie w płachcie jest taki, że musimy nauczyć się ich stosować, bo ja pierwszą maseczkę musiałam wyrzucić, ponieważ dodałam do niej ciepłą wodę, ona zrobiła się papka, w ogóle jak nałożyłam pełno takich grudek w środku, nie było to zbyt przyjemne, ale później drugim razem już wiedziałam, jak mam stosować tą maseczkę, że już muszę ją rozmieszać właśnie z zimną wodą i że nakładać na twarz ją musimy natychmiast, bo ona w ciągu kilku minut zastyga i robi się już później sztywna, ona właśnie nam fajnie zastygnie na twarzy i możemy ją ściągnąć tak całą. To jest bardzo fajne, ponieważ dozujemy sobie tą maseczkę. Kiedy chcemy użyć jej mało, nakładamy ją na przykład tylko na część twarzy. Jeśli mamy więcej czasu i możemy się położyć i zamknąć oczy, to możemy tą maseczkę nałożyć też na oczy, na usta i na cały dekolt. No może jeśli chodzi o nakładanie tej maseczki w wannie, to odradzam. Ja to czasami robię, mi to akurat nie przeszkadza, bo później właśnie te płachty jak ściągamy, to mogą nam pływać w wannie. Ale na przykład mi naprawdę to nie przeszkadza i po tych maseczkach ja dodaję tutaj na przykład hydrolatu zamiast zwykłej wody i mam taki dodatkowy zastrzyk energii. Ta akurat maseczka, ona tu nam starczy na 10 zabiegów i ona jest przeznaczona do skóry suchej i odwodnionej. I jest to maseczka algowo-żelowa z dodatkiem granatu. Tu będziemy mieli takie fajne właśnie działanie nawilżające i kojące. Jeśli właśnie Wasza skóra jest bardzo przesuszona, w szczególności w okresie zimy, to może być właśnie maseczka, która świetnie się u Was sprawdzi. W środku mamy oczywiście proszek, mieszamy go
taką dużą łyżkę, zresztą tu wszędzie zawsze jest napisane, jak to mamy stosować. Trzymamy na twarzy około 10 minut, ja trzymam ją nawet do 20, jeśli mam czas, i później ją ściągamy i uwierzcie mi, skóra od razu widać, że jest taka nawilżona. Pod taką maseczkę bardzo polecam też nałożyć jakieś serum, jakieś kropelki, jeśli macie jakiś taki, wiecie, booster, jeśli macie jakieś witaminę C albo jakieś takie ampułki, które jeszcze lepiej zadziałają, ponieważ ta maseczka właśnie będzie działała jak taka okluzja, która spowoduje, że wszystkie te składniki aktywne lepiej się wchłoną w naszą skórę. Kolejne maseczki, które muszę Wam pokazać i muszę koniecznie Wam polecić, to są maseczki firmy Alchemy. Ja mam te dwie, Rapid Relief, którą nakładam na 10 minut, i Glow Up. Obie maseczki są genialne. Jest to nasza polska firma, która ma świetne kosmetyki, świetny skład. No, ona nie wychodzi tanio, ale wiele razy Wam właśnie mówiłam, żebyście zaglądnęli sobie na stronę Drogeria Pigment. Tam bardzo często możecie znaleźć sobie właśnie te kosmetyki w jakichś promocjach. Oni często takie promocje robią. Właśnie przed chwilą sprawdzałam stronę i coś czytałam, że niektóre kosmetyki są nawet do 70% przecenione, także polecam zaglądnąć. Zacznijmy od tej maseczki ratunkowej Rapid Relief. To jest 10-minutowa maseczka, która robi cuda. No, ona ma taki dziwny zapach. Akurat ten zapach mi nie odpowiada, ale jej trzeba naprawdę niewiele, by pokryć właśnie taką delikatną warstwą całą skórę, i ona po 10 minutach, no, zobaczycie efekt od razu. Jeśli szukacie maseczki, która zadziała natychmiastowo, musicie gdzieś wyjść, Wasza skóra jest taka, wiecie, podrażniona, sucha, szara, odwodniona, jesteście po jakichś zabiegach chemicznych, po kwasach i chcecie, by Wasza skóra właśnie dostała takiego ukojenia, to ta maseczka na pewno Wam w tym pomoże. Maseczka wzbogacona jest o ekstrakt z jagód pieprzu tańsmańskiego. Ma to takie działanie właśnie łagodzące wszelkie uczucie pieczenia czy swędzenia naszej skóry. Mamy w składzie też poligodial, który redukuje rozszerzone naczynka i wszelkie obrzęki. W tym produkcie bardzo ciekawym składnikiem jest też wyciąg z komórek macierzystych zielonej marchwi. Ten składnik posiada takie działanie wyciszające wszelkie stany zapalne, nawet jeśli one są pod skórą. Doczytałam się też gdzieś, że on działa tak budująco od podstaw na naszą skórę. Ona po prostu buduje swoją tolerancję. Mamy tutaj też niezwykle aktywne oleje z nasion kija i arganowy, które właśnie mają takie działanie regenerujące, odżywcze i nawilżające. Mamy tutaj też złote algi, mamy też jedwab z owsa. No naprawdę świetnie się nada właśnie ta maseczka też po jakiejś dłuższej ekspozycji na słońcu. Maseczka godna polecenia, naprawdę Wam ją polecam. Robi cuda, jest bardzo wydajna, świetny skład, działa tak kojąco, nawilżająco i regenerująco na skórę. Kolejnym odkryciem jest Alchemy Glow Up i tutaj mamy maseczkę, którą też już Wam pokazywałam na moim profilu Instagram, która ma przepiękny cytrusowy zapach. To jest akurat mój zapach, który bardzo, bardzo mi się podoba. Też maseczka bardzo wydajna i ona ma takie granulki w środku i to jest to musli, które znajdziemy w środku. W tej maseczce znajdziemy dużą dawkę witaminy C, która uwalnia się tak stopniowo przez kilka godzin. Dzięki temu może być też taką pomocą dla naszego filtra słonecznego, bo właśnie ta witamina C chroni naszą skórę przed promieniowaniem UV. Mamy tutaj organiczny kompleks ekstraktów z super owoców, takie jak guarany, aceroli, rokitnika amazońskiego, kamu-kamu i żurawiny. Dzięki nim ma takie działanie stymulujące produkcję kolagenu i delikatnie właśnie rozjaśnia nasze przebarwienia. Jak możecie zauważyć, wewnątrz tutaj mamy drobno zmielone, delikatne płatki ryżu i kwiatów. To nie jest takie drażniące na skórę, więc jeśli nie lubicie peelingów drobnoziarnistych, to absolutnie nie musicie się tej maseczki obawiać. Dzięki zastosowaniu właśnie tych składników nasza skóra staje się właśnie taka gładka, promienna i pełna energii. W tej maseczce mamy jeszcze wiele innych cennych składników, jak właśnie masło moringa, estry jojoba, wosk z borówki. Mamy też olej z babasu, arganowy i morelowy. Świetnie się sprawdzi dla skór, które potrzebują głębokiego nawilżenia, rozświetlenia.
skóra po tej maseczce ma taki promienny wygląd. Koloryt jest ujednolicony. Naprawdę to dwie maseczki, po których widzimy efekt wow natychmiast. Nie mogło zabraknąć w tych ulubieńcach, w tych maseczkach nowości od Sensumare i jest to Algomask. Dostałam tą maseczkę z miesiąc temu, no będzie z miesiąc, i używam jej, odkąd ją dostałam, no praktycznie co drugi dzień. Maseczka, która nakładamy ją na noc i nie zmywamy jej, w porównaniu, w przeciwności do tych wcześniejszych, które Wam pokazywałam, które musimy zmyć, to jest maseczka, którą nakładamy na noc, idziemy spać i rano budzimy się, jak ja to mówię, jak pupcia niemowlęcia, taka skóra jest. Przepiękny zapach, niesamowity skład. W maseczce mamy bioferment z wodorostów, który wykazuje takie doskonałe właściwości nawilżające i dostarcza skórze składników odżywczych. Mamy tutaj też hiperferment z aloesu, który zwiększa jędrność skóry, jest jeszcze mocniejszy od samego aloesu. Mamy też perłową algę, która nie dość, że powoduje, że skóra jest gładsza, to jeszcze niweluje widoczność właśnie naszych porów. Ma taką bardzo fajną konsystencję, dość gęstą i bogatą. Znajdziemy tutaj wewnątrz też nektar z niebieskiej agawy, który daje taki efekt liftingu i skutecznie właśnie wypełnia nasze zmarszczki. Tak jak i w toniku Sensumare, mamy tutaj też kwas hialuronowy, który właśnie jest w stanie przeniknąć naszą rogową warstwą skóry. We wszystkich kosmetykach Sensum mamy wodę z lodowca, która właśnie dostarcza naszej skórze wszelkiego rodzaju minerały i pierwiastki śladowe. Jest to właśnie takim naturalnym promotorem składników roślinnych. Mamy też tokoferol, który zapewnia skuteczną ochronę składników ulegających utlenieniu. Po tej maseczce naprawdę zobaczycie niesamowitą różnicę, jeśli chodzi o stan Waszej skóry. Tą maseczkę polubił też mój mąż, co jakiś czas każe sobie ją nałożyć wieczorem przed spaniem, bo jej tak nie czujemy. To nie jest takiego typu maska, że musimy ją nałożyć, później zmyć, musimy chodzić po całym domu z taką, wiecie, skórą innego koloru, nie każdy to lubi. To jest po prostu krem na noc, taki bardzo bogaty krem na noc, który nakładamy po na przykład jakimś olejku, po jakichś witaminach, po jakiś serum i na sam koniec, żeby zamknąć naszą pielęgnację, nakładamy właśnie ten krem i uwierzcie mi, efekt jest niesamowity. Maseczka, która na pewno dłużej u mnie zagości, to nie będzie tylko jedno opakowanie, jest to takie moje odkrycie zeszłego roku i bardzo serdecznie Wam polecam nie tylko tą maseczkę, ale w ogóle linię kosmetyków Sensumare, bo są warte uwagi. Mimo że dotknęły dęka, już mi się skończyły, chciałam Wam pokazać też jako fajna opcja właśnie dla osób, które cierpią z powodu worków pod oczami, zmarszczek pod oczami, ogólnie takiej przesuszonej skóry wokół oczu. To są właśnie płatki Pixie Detox Eye. Świetne płatki pod oczy, jeśli na przykład malujecie się, możecie sobie je nałożyć, one są bardzo wygodne w aplikacji, nałożyć je pod oczy, malować się, później ściągamy, nakładamy podkład, korektor i od razu ten makijaż wygląda o wiele lepiej. Płatków jest tu wewnątrz naprawdę sporo, dlatego starczą nam naprawdę na bardzo długo, 6 miesięcy od otwarcia. Świetny skład, mamy tutaj właśnie 30 par płatków, czyli 60 płatków, które musimy liczyć na dwa i mamy też wewnątrz taką fajną, wygodną szpatułkę, którą wyciągamy. One są nasączone bardzo dużą ilością takiego płynu, który bardzo szybko się wchłania, nawilża strefę wokół oczu, powoduje, że ona jest taka rozświetlona, nawilżona i naprawdę taka bardziej napięta. Wydaje się, że te cienie pod oczami się niwelują. W składzie tutaj mamy m.in. kwas hialuronowy, jak i kofeina. To właśnie ma takie działanie niwelujące wszelkie zasinienia, jakieś sińce pod oczami. Naprawdę tymi płatkami możecie się zainteresować, bo według mnie to jest jeden z lepszych kosmetyków, jakie właśnie zrobiła firma Pixie. Na sam koniec chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o maseczkach, które bardzo, bardzo lubię i są ze mną od bardzo dawna. I są to maseczki w płachcie. Maseczki, które znamy ze względu na to, że właśnie taka
pielęgnacja koreańska wprowadziła je do codziennej pielęgnacji i tam ich używają naprawdę, one doszły do nas, do Polski, przeróżnych firm, wykonane z przeróżnych materiałów, wiskozowe, bawełniane, no naprawdę tych tworzyw może być bardzo dużo. Ja tak upodobała mi się najbardziej ta firma Medihill, o której wiecie, i to jest podobno numer jeden, jeśli chodzi o maseczki w Korei. Moją ulubioną, którą kupuję zawsze hurtowo, kilka maseczek, to jest kilka maseczek tego samego rodzaju, co u mnie się nieczęsto zdarza, to jest właśnie ta nawilżająca, wygładzająca. Ona ma świetne działanie takie kojące, ta NMF Aquaring, bardzo ją polecam. Bardzo lubię to, jak one są wykonane, te płachty. One świetnie się dopasowują do naszej skóry. Możemy sobie sprzątać dom, mając tą maseczkę na twarzy. One nie są kolorowane, tak jak niektóre firmy robią. Wiecie, że mamy pandę, tygrysa czy coś na twarzy. Ja takich akurat tych kolorowych nie bardzo lubię. Wolę takie jakieś białe, bo myślę, że i tak nie prezentuje się najlepiej w tych maseczkach. A jak jest biała, to już tak trochę lepiej. Bardzo polecam też tą maseczkę z takimi punktami, które naciskamy, kiedy mamy tą maseczkę na twarzy. Ona naprawdę powoduje, że wszelkie takie jakieś spięcia na twarzy, te moje zmarszczki mimiczne tutaj na przykład, dzięki tym takim punktom, które naciskamy po 3 razy w różnych miejscach, powoduje, że ta twarz tak jakby się rozluźnia, powoduje, że ona jest tak mniej spięta, mniej agresywna, można powiedzieć. Wiadomo, że jak mamy jakiś taki okres wielkiego napięcia, stresu, to od razu się to maluje na naszej twarzy. Każdy ma inną mimikę i u mnie najbardziej rysuje się właśnie ta tutaj taka bruzda, taka zmarszczka mimiczna na czole, której ja bardzo nie lubię, ale zauważyłam, że właśnie kiedy stosuję maseczki, kiedy stosuję masaże, to ta zmarszczka tak troszeczkę znika. Bardzo Wam polecam te maseczki. Wiem, że one w Polsce są tanie w porównaniu do innych maseczek. Bardzo często są właśnie w promocjach, także zainteresujcie się tą firmą. Bardzo lubię też tą. To jest jedna z moich ulubionych, DNA Aquaring. To jest właśnie taka wybielająca, nawilżająca, nawilżająco odmładzająca. Ze szczerego serca mogę bardzo polecić te maseczki ze względu na to, że są niedrogie, są dostępne wszędzie i mają naprawdę szeroką gamę, jeśli chodzi o wybór. Możemy wybrać sobie taką wybielającą, możemy wybrać sobie taką nawilżającą czy liftingującą. No ona tam zadziała, tak wiecie, tylko chwilowo. Nie możecie my spodziewać się tego, że ten lifting tak zostanie na zawsze. Ale polecam też te maseczki oczyszczające. Myślę, że jest szeroka gama, że są bardzo interesujące i mają naprawdę świetne smaki. Maseczki, które też lubię i które polecam, to są takie właśnie płatki pod oczy, tak jak ta z Pixi. Ja mam też te z Effectime i tu naprawdę mamy bardzo fajne też składy, bardzo fajne rodzaje. Jedna to jest właśnie ze śluzem ślimaka i z witaminą C. Mamy tutaj kolagen, kwas hialuronowy, proteiny soi. I ona właśnie będzie miała takie działanie niwelujące cienie pod oczami. Natomiast ta złota, tutaj mamy akurat złoto, kwas hialuronowy, proteiny soi, witamina A, C, E, B3, beta-glukan, alantoina, heparyna, ekstrakt z alg, ekstrakt z winogron, olejek z kwiatów róży, depantenol. Więc ona będzie miała tutaj takie działanie nawilżające, łagodzące i zmniejszające na przykład cienie pod oczami. Myślę, że jest to też tania wersja maseczek, a robi swoje. Bardzo polecam też tego typu maseczki wkładać do lodówki i mamy wtedy takie działanie niwelujące opuchliznę pod oczami, więc jeśli macie z tym problem, to wkładajcie sobie takie płatki do lodówki i one wtedy będą jeszcze lepiej działały. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że ten film Wam przypadł do gustu. Chciałabym Was zarazić taką pielęgnacją domową, bo tym bardziej, że w tym roku jesteśmy, tak jak i w zeszłym roku, więcej w domu, mamy tego czasu więcej dla nas. Nie możemy podróżować, nie możemy nigdzie za bardzo wychodzić, więc możemy pobawić się tą pielęgnacją, przetestować nowe kosmetyki i uwierzcie mi, że wtedy nasza skóra nam odpłaci właśnie pięknym wyglądem, promiennym wyglądem. Możecie
poeksperymentować z jakimś składnikiem aktywnym, jak właśnie retinol, jest jeszcze na to troszeczkę czasu, czy kwasy, żeby właśnie złuszczyć fajnie tą skórę i wtedy te składniki aktywne jeszcze lepiej zadziałają. No zapraszam Was do tego, bo wiem, że interesujecie się tym, skoro mnie śledzicie na moim kanale i na pewno zauważycie w krótkim czasie niesamowite efekty. Ja się teraz z Wami żegnam. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie pod spodem i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!